To już szczyt wszystkiego. Nieraz pewnie zdarzyło się nam wypowiedzieć lub przynajmniej usłyszeć te słowa. Zwykle nie wróżą one niczego dobrego. Można by równie dobrze powiedzieć, gorzej już być nie mogło. Szczyt wszystkiego to wyraz naszego zaskoczenia złośliwością losu, a zarazem sygnał, że zbliżamy się do granic naszej wytrzymałości. Święty Jan od Krzyża zapewne nieraz miał w życiu sytuacje, które doskonale można by tym mianem określić. Wczesna śmierć ojca, dzieciństwo w skrajnym ubóstwie, trudności w życiu zakonnym, prześladowania związane z reformą Karmelu, a po tym wszystkim obserwowanie, jak współbracia z gorliwością godną lepszej sprawy rozmontowują dzieło jego życia. Święty Jan nie zrażał się jednak i uparcie zdobywał kolejne szczyty, aż po szczyt zjednoczenia z Bogiem. Nazwał go symbolicznie Górą Karmel. Szczyt wszystkiego zyskuje tu nowe znaczenie. Na nim można bowiem znaleźć Boga, który jest wszystkim pełnią. Droga na szczyt prowadzi jednak przez nic, czyli ogołocenie. Święty Jan opisał tę ścieżkę w jednym ze swoich najznaczniejszych dzieł, Drodze na Górę Karmel. Graficznie ujął ją zaś na szkicu znanym jako Góra Doskonałości. W Wielkim Poście chcemy przedstawić Wam tę drogę, a przynajmniej jej najważniejsze punkty. Naszym przewodnikiem będzie droga na Górę Karmel, a mapą wspomniany szkic. Przede wszystkim chcielibyśmy pokazać Wam, dlaczego warto porwać się na tak wariacką wyprawę i jak się za nią zabrać. Na stronie karmel.pl codziennie będzie ukazywał się nowy odcinek. Zapraszamy więc do śledzenia i do usłyszenia jutro.